przyszedł anioł dżentelmen. Polało się trochę lukru, padło wiele bardzo przyjemnych słów. I Maryja w wyniku tego trochę się speszyła. Patrzyła i nie dowierzała, dlaczego tak pięknie o niej się wysławia ten anioł. Ona miała zupełnie inne zdanie na swój temat. Nie dostrzegała tego piękna we własnej osobie. Z pięknem jest tak, że nie sposób je odkryć samemu. Okej, zgadzam się, że możemy pojedyncze elementy dostrzec, ale nie wszystko. Dlatego potrzebujemy wspólnoty, grupy osób, które wieloformatowo do tego podejdą, z różnymi wrażliwościami, sposobami podchodzenia, odczuwania i pozwolą Tobie odkryć, kim Ty tak naprawdę jesteś i znajdź sobie taką grupę. Nie po to, żeby oni hołdowali Tobie, aby to były takie puste komplementy. Nie. Po to, abyś potrafiła odkryć, potrafił zobaczyć, kim tak naprawdę jesteś. I to jest dla Ciebie zobowiązaniem, bo po to to masz, aby służyć, aby budować Kościół jako wspólnotę.